Witam w kolejnym odcinku z serii War Thunder. Dzisiaj T26E1-1 Super Pershing. Odcinek będzie w formie klasycznej, to znaczy pierw troszeczkę tam historii na temat tego czołgu. Nie jest to dużo, bo to jest prototyp, wyprodukowano kilka sztuk tak naprawdę. A tak naprawdę jest to modyfikacja w wersji M26, dlatego jest T26, następnie poligon, no i tam bitewka i na tym zakończymy odcinek. T26E1 to czołg eksperymentalny, na który zamontowano działo 90 mm T15E1. Prędkość wylotowa pocisku po zmianach wynosiła 1140 m na sekundę, co z powodzeniem pozwalało mu na przebijanie pancerza Tygrysa z odległości już 3 km. Próby poligonowe wykazały jednak, że załadunek jednego pocisku do komory powoduje problemy związane z brakiem przestrzeni dla ładowniczego. Było mu po prostu niewygodnie. Dwa wielkie cylindry na wieży to tak naprawdę sprężyny stabilizujące, które miały polepszać celowanie. Ze względu na brak miejsca wewnątrz zamontowano je poza wieżą. Przedni pancerz w okolicach jarzma działa to płyta pancerna 80 mm prosto z niemieckiej Pantery. Po jakimś czasie dospawano dodatkowe pancerze po bokach w postaci uszu. W związku z tym, że przód czołgu był dość dociążony, postanowiono dla przeciwwagi przyspawać płyty z tyłu wieży. Ostatnie znane miejsce tej wersji Super Pershinga to wysypisko czołgów w Kessel. I jeżeli chodzi o historię, to wszystko. Ani ta wersja nie była użyta bojowa, znaczy inaczej, nie ta, inna. T26E4 była użyta bojowo, nawet są wspominki, że przebił Tygrysa Królewskiego, przynajmniej tak było opisane w wspominkach. Dobrze, jesteśmy na poligonie. Myślę, że nie ma co oczekiwać jakiejś turbo prędkości, on ma tylko 40 km na godzinę, jak na takie dopancerzenie ponad 8 ton więcej, no nie za bardzo wydaje mi się silnik, także jak pociągnie 34-35 to będzie sukces. Dobra, jedziemy. No dobra, dwie dechy mamy. Okej, zmiana jego była. Może 30 wyciągnie. Powolutku, ale jedziemy. 30. Jeden nawet. No i stanęło. Będzie 32? Jest 32. Będzie 33? No. No. Chyba nie będzie. No. Ta 32 to max, to co da się z tego wyciągnąć, bo już ta górka mi będzie nam przeszkadzała. No jasne. No niestety, no. Nie mogę się powstrzymać, nigdy nie mogę się jakoś powstrzymać. Okej, często nie gram na tej mapie, więc... Kurde, w prawo. Sprawdzisz mapę! Dobra, jedziemy na lewą flaneczkę. Ale się długo jedzie, ja pierdykam. Masakra, to jest chyba raczej mapa pod te MBT-ki. Dziesiątki, dziewiątki, jedenastki teraz. O, ojej. Przegrywamy. No to tak może... O Jezus Maria. Dobra, czekajcie. Tygrys. Tygrys jeden mniej, dobra. Uwaga na wskazaną. Pantera i IS-2. Długo ładuje ten... Teciaczek. No, pokaż się, powolutku. Tu ma sobie fajną stabilizację działa. Hyc! Nie przebiło? Coś mi się tu nie podoba. Raszuje mnie. Come on. Ale już mordka niestety nie dała rady. Aha, ty się tam schowałeś, tak? Przejęli strefę. Kurde, wyjeżdżasz, nie wyjeżdżasz? Będziemy się teraz tak bawić, no. Chodź się postukamy. Lewo, prawo, no. Wrogowie przejęli strefę. Ładę, o co kaman? Zobaczcie tą panterę. Jest zniszczona, się zbugowała, ale jaja. Piękna mapa, naprawdę. Pełna bugów.
No dobra, to może teraz tak. Udaję, że się wycofuję. Ty się pojawisz, a ja przypierniczę ci. Nic? Nie pokazujesz się. No to ja może z prawej strony cię wezmę. Przynajmniej będę udawał, że z prawej strony. Ja tam wiem, że jesteś. Chodź, chodź. Nie? O nie. Oh, welcome. Bing. No nie mógł tego przeżyć. Tam jest jeszcze drugi, ale za chwileczkę. Trzeba przeładować. Spokojnie. Wymierzyć. 500. Tyle. No i pięknie. I dwa razy, dwóch kolegów mniej. Gdzie ty tam jesteś? Pokaż się. Ty wyjeżdżasz, nie wyjeżdżasz? Chowasz się cały czas. Matko boska, ten ciągle zbugowany. Nie chcesz do mnie podjechać, tak? O, jesteś, chodź. Sprawdzić mapę. Nie? Nie, to nie! Tam się, kurde, kitrasz, no boisz się, no ewidentnie się boisz. Naprz. Może coś tam poprawię? Hon, bardziej na bok, bardziej... Wyjedziesz tędy? Ustaw się tutaj, pokaż się. Nie? Z 500? Ale mnie wkurza ten silnik tej pantery, no kurde, zbugowała się, zniszczona została, ale jednak działa silnik. O, wyjeżdżasz, co zrobisz? Boże, co tu się opiernicza? Może cię troszeczkę z prawej strony wezmę. A, widzę, że nasza drużyna nie kwapi się, 3 punkty przejęte. Za dużo się nie dzieje. A, tutaj coś wybuchło. Tam też pusto. Jest strasznie dziwna mapa. Czy ty mnie zobaczysz tutaj? Chyba nie zobaczysz mnie. Wróg wygrywa. Musimy walczyć zacieklej. Musimy walczyć zacieklej, tylko kurde jakoś nie walczą zaciekle. Chociaż nie wiem, odbieramy BN-a. Tu jest nasza M18. Może z tej strony się pokażesz mi? No tam jestem, o! To jest tyle celów, ale nic nie widzę. O, ja bym tak nie wyjeżdżał tutaj tą M8-ką. No, podjedź kolego. O, moja szansa. No niestety kolega zginął w M8-ce. Ale on ma 20 parę sekund przeładowania. Może zdążę. Nawet nie będę skręcał troszeczkę. No, chodź. Chodź do babci. Gdzie ty jesteś tym? Co tu się dzieje? Nie. Gdzie drży się schował? Cholera jasna, no podjedź. O, tu jesteś. Pokaż nocha. Nie bój się. Nie chcę błotnika. Pokaż nocha. No. O, wystaw troszeczkę. Tak, żebym mógł ci przypierniczyć to działo. Wystaw, no nie bój się. Dobra, nie chcesz. Tu. Lazu. Okej, pusto. Tak jest. Zróbmy coś i to szybko. Inaczej co tu się, przegramy. Co tu mi się na plecy pojawia? Jezu, do bazy. O. Tyle? Aha. No dobra. Matko Bosko, co się dzieje z tymi bugami?
Ojoj. 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 Ja. Bywa. No cóż, łaskawie trafiliśmy na down tier. To my jesteśmy na topce w tej chwili. No jasne. Nawet bo to piątka się zdarzyła. No nic, jedziemy sobie... A na wprost sobie pojedziemy. Na wprost i potem gdzieś tam uderzymy na C może. Może ktoś tu będzie jechał. Ja mam dobre działo, kurczę, no dosyć dużo odległości. Tak to nie zmierzę. Pokażę im... No 800? A może jednak? No nic, jedziemy. O, jest pierwszy klient. Co to jest? Chyba tygrys. Pokaż się, ja mam taką... O, o, jest, chodź. Chodź, nie uciekaj. No to teraz nic nie dam rady zrobić, ten ucieknie mi. Karabina to ja sam mogę. No nic, trudno. Mam nadzieję, że Isior mnie ochrania. Tutaj w prawo oczywiście trzeba minąć te skałeczki. Isioro, ale mam nadzieję, że mnie ochraniasz, tak? O, nawet coś tam strzelił. Okej. Tutaj z prawicy. Kurde, nic nie widzę na razie. No może ich nie ma. Aha. Może ich nie ma, nie, może ich nie ma. Co to jest? Tygrys. Kardek? Ja, dupa. Dupa zbita, mili państwo. Garnek nie trafiony. Oj, oj. Bliżej. Pokaż się. Wyprzedziliśmy wroga. Pokażesz się. Po prawej. Ja tak nie chciał tutaj bym tak bardzo. Pokaż dzióbka! Przód pancerza! Dobra, jest ta 88, prawda? Mhm. Dupa Jasiu, 90 lepsza. Tygrysy już nie stanowią problemu. No dobrze. Coś tu się dzieje na tym C, ale spokojnie. Powolutku. Słyszę silnik niemieckiego czołgu. Przede mną. Atakować punkt B. Cały czas słyszę silnik. Przejęli strefę. Co to jest? Tygrys! Dzień dobry! Mhm. Dobrze, dziękuję za dymę. Podjedziemy tutaj, zobaczymy co będzie. O, jest kolega, jest, chodź. O, dzień dobry. Jak mnie przykro. Tygrysek. Mówię, tygrysy nie stanowią żadnego problemu. O, faktem, że czasami coś nam odbiją, no nie? Co to jest? Hori! Tam... Coś innego. Hori prototyp. Tam nie. Dobra, słyszę dźwięk teciaka, ale coś tam jeszcze jest. Coś tu będzie jechało, czy nie? Nie. To jest tygrys rozwalony, Hori rozwalony. Oj. Coś tu jedzie. Przez chałupę. Teraz. Piękna! Piękny strzał przez chałupę. Ej! Ferdek. Też przez chałupę. A tak, kurde. No nic, dobre.